Natomiast włosy mogę dać wszystkim tym, którzy walczą z rakiem i mają z dnia na dzień, to mnie ich nie poradzą sobie z tym, a ich dom to już kospicy. Skąd bierzesz pomysły na swoje teksty? Pomysły od siebie, z głowy, po prostu coś, co ja przeżyłem, albo ja to widzę, to próbuję opisać, prawda? Paweł Ciulęba, pseudonim Smuta, uczestnik trzeciej edycji programu X-Factor, tworzący muzykę w stylu hip-hop, odwiedził Wałbrzych na zaproszenie znanego pięściarza Rafała Gaczora. Pomysł się narodził przy imprezie charytatywnej, przy festynie charytatywnym Pomoc dla Dawidka. Postanowiliśmy zadzwonić do Pawła Ciulęby, aby nas wspomógł swoim występem dla Dawidka. No ta Smuta bez żadnych negocjacji powiedział, że się zgadza i że wspomoże ten festyn i zagra. Niestety mój nos, przez który czuć będzie do końca już krew swą, zaś usta podaruję kobiecie tnej, w której się zakocham i ona także w osobie mej. Blizna, która została po operacji, chcę by wisiała w muzeum i w ramkę ładnie oprawić. Zastanawiam się, czy złoto dać serce, czy czasem nie będzie za słaby i u kogoś innego pęknie. Smuta wystąpił podczas festynu charytatywnego dla Dawidka, który odbył się w Jedlinie-Zdroju. Nie jest to jednak koniec przygody Pawła z Wałbrzychem, ponieważ jak zapowiedział nasz pięściarz, trwają prace nad piosenką, którą Smuta będzie wprowadzał naszego boksera na ring. Nawiązałaś jakaś nić porozumienia, aby stworzyć coś razem i stąd jest tutaj u nas w Wałbrzychu i razem próbujemy coś zrobić. Myślę, że będziemy wprowadzał do ringu przy swoim kawałku. Ręce jeszcze nie, nerki myślę, że mam zdrowie, więc sądzę, że mogę oddać potrzebującej osobie. Spermą muszę zalać jedną jedyną malę, która ma długie czarne włosy i ciemną karnację, która nosić będzie kolczyk i srebrne kółka dusze. Może nawet być cyganką, tylko aby weszła sama w górze. Ale i na tym nie koniec, ponieważ żona Rafała Gaczora, Amelia, została menedżerem Pawła Ciulęby. Po programie X Factor napisała do mnie Amelia Kaczor, czy bym chciał nawiązać współpracę z nimi. No, na ten koncert charytatywny między innym. No i później została menadżerką jest moją. Uwielbiała róże, szanowała nasze dzieci, by pochodziła z rodziny, która rozumieć będzie moje teksty. Tu nie są słabe, co prawda, ale gdy owiniesz rany, to ponoszą jeszcze diabła. Nogi tam osobie, która chce, by pokierowały ciebie tam, gdzie mnie miały tam, gdzie chciały. Dla tego młodego, pochodzącego z Grodkowa piosenkarza hip-hop jest to sposób na życie. Marzy on o wydaniu własnej płyty. Jego teksty nawiązują do dnia codziennego. Porównywany jest często do słynnego Magika. Pisze o życiu. W krótkim, hip-hopowym utworze opowiada historie, które dotyczą jego samego lub jego najbliższych. Od dziecka planowałem takie coś. Ogólnie moje marzenie, można powiedzieć. Zadany przez innych ból, wdarło się cierpienie, odkręcony na full. Stój, bo wspomnienia lepiej zachowam dla siebie, bo nie chcę byś o mojej biedzie, ani by przyszła do ciebie. Lepiej będzie, jak jej nie podaruję nikomu, wiem jak to jest i nie chcę by zabrakło chleba komuś. Słuchawki się musi. Z racji tego, że moja małżonka jest jego menadżerem, także będziemy go widzieć dużo więcej w Wałbrzychu i coś będziemy tutaj wspólnie, że tak powiem, robić. Przypomnijmy, że podczas programu X-Factor Smuta zadziwił zarówno jurorów, jak i publiczność swoją piosenką Testament, której wzruszający tekst nie pozwala przejść obok bez chwili zadumy. Także cielcie PIMP, co byście wy do grobu ubrali mnie, łańcuszki i sygnety, niech mój cały styl ze mną do ziemi będzie wzięty, a moje teksty, które nie doszły do nagram, to się ładnie przepisać i puszczać, czytając w radiach. Zatem danych osobowych nie dam, ale umieszczę na klepsydrze, która będzie wisiała w cudzym mieście. Wisiała w cudzym mieście. Wisiała.